That's it. You're on my shit list. Effective immediately. Nie martw się, przyniosę ci zaraz pień, będziesz mógł poobgryzać korę i uspokoisz się. Now listen up. This town is miles away from your big city of perverts and assholes in more ways than one. You'd better not even think of getting involved with the girls here, let alone abusing them. Nie ma co. But what do I know? It's not like the old days. Even here, kids grow up so damn fast. I nie, między innymi rosną im zęby, ale nie aż tak mocno. Every time I turn my back, you're fooling around on those damn phones, checking your life journals and your my places. Pan Moroka gada dalej i dalej. Excuse me, is it okay if the transfer student sits here? Huh? Yeah, sure. You hear that? Your seat's over there. Ja pierdzielę, już dopiero wszedłem i już mnie do mnie zarywają. Zostawcie mnie w spokoju. Nie róbcie mi krzywdy. Wyglądam tak stylowo, kiedy chodzę. He's the worst, huh? Ha, widziałem gorszych. Rotten luck for you to get stuck in this class. Well, we'll just have to hang in there for a year. Słyszysz, jak ludzie o tobie gadają. Sucks to be the transfer student, ending up in King Moron's class on the first morning here. Yeah, he won't think twice about suspending you if you get on his bad side. Then again, we're all in the same boat. Shut your traps! I'm taking roll, and I damn well expect you to respond in an orderly manner. Tak bardzo zakrzyczał, że aż dźwięki kurde się skończyły natychmiast. Twoje życie w tej zapyziałej szkole się zaczęło. Czy będziesz mógł się tutaj dopasować? Zgaduję, że nie, bo nie mam niebieskich włosów. That's all for today. Normal lectures will start tomorrow. Jaka szkoda. Nie, nie, nie róbcie mi. Attention all teachers. Please report immediately to the faculty office for a brief staff meeting. All students must return to their classrooms and are not to leave the school until further notice. Uratowany? You heard the announcement. Don't go anywhere until you hear otherwise. A kim ty kurde jesteś? Jestem buntownikiem. Patrz jak kurde chodzisz, nie tak stylowo jak ja. Byś kurde nasrał w spodniach. Did something happen? Don't those sirens sound really close? Ah, I can't see a damn thing. Freaking fog. Yeah, like every time it rains lately, it gets all foggy. Hey, did you hear? I hear that paparazzi's looking all over for that announcer. Z naszej szkole? Oh yeah, you mean Mayumi Yamano, right? I heard some guy spotted her at the shopping district. Actually, I heard that... Who gives a shit? Leksiu, uspokój się. Are you serious? Jasny, ciasny, nawet let's playa nie można spokojnie zrobić. Hey, Yukiko-san. Mind if I ask Chyba you something? Sandał. Is it true that announcer staying at your family's inn? I can't discuss such things. Yeah, I guess not. Znowu sfrendzonowany. Sheesh, how much longer is this gonna take? There's no telling. Możemy zostać kurde do jutra. I should have left before the announcement came on. By the way, did you try what I told you the other day? You know that thing about rainy nights? Oh. No, not yet. Sorry. Oh,
that's okay. Well, it's just... I heard a guy in the class next door yell something like, "My soulmate is Yamano, the announcer." What? Attention, all myślałem, students. Że kurde tutaj jakieś tańce deszczu będą robić w deszcz. There has been an incident inside the school district. Police officers have been dispatched around the school zone. Please stay calm and contact your parents or guardians as soon as possible and quickly leave the school. Jak mogę z nimi się skontaktować, jak w szkołach nie można telefonów używać? Do not disturb the police officers. Head directly home. I repeat. Incident? What? Something actually happened? No, bez kitu, te syreny jednak coś o czymś świadczyły. Co? Powiedziałaś do mnie coś słowami, ale ja nie zrozumiałem. Hey, are you going home? Tak, jestem dużym chłopcem. Why don't you come with us? Nie potrzebuję eskorty, ale jeżeli chcesz. Oh, nearly forgot. I'm Chie Satonaka. You know I sit next to you, right? Oczywiście. Well, nice to meet you. This is Yukiko Amagi. Oh, nice to meet you. I'm sorry that this is so sudden. Come on, don't apologize like that. It makes me look like I've got no upbringing. I just wanted to ask some stuff. Really, that's all. Już mnie wypytują. O nie. Miss Satonaka. This was really awesome. Like, the way they moved was just amazing to see. And I'm really sorry. It was an accident. Please just have mercy until my next paycheck. See ya. Thanks. Stop right there. What did you do to my DVD? O kurde. Po raz kolejny. Ale, kurde, co by było, jakby się nic nie stało? On by sobie jaja robił, dostałby w jaja za nic. My trial of the dragon. I think mine's cracked too. Critical hit to the net. Tutaj też sam sobie będziesz musiał pomóc. Przepraszam. Are you all right? Oczywiście, że nie jest all right wszystko. Zobacz, jak się wije z bólu. Yukiko-san, are you worried about me? He's fine, Yukiko. Let's ditch him and go. Tak, pewnie. Zostawmy go w bólu samego. Biedny koleś, którego kompletnie nie znam i nie wiem, jak się nazywa. Wygląda na to, że bardzo go boli. Powinieneś go zostawić. Sucks to be you, bye, bitch! Kurde, biedni faceci, baby tylko się nad nimi znęcają. You're Yuki, right? You wanna go hang out somewhere? Who the fuck are you? Skąd masz te rybie oczy? Jesteś zombie? What? Who are you? What's up with him? What school is he from? Never mind that. He's going for Yukiko-san? Man, you'd think he'd at least wait until she's alone to make his move. On jest odważny. I bet you a can of tap he gets knocked out. No bet. Haven't you heard how difficult the Amagi challenge is? Co? Jakieś wyzwanie, kurde? So are you coming or not? Ja pierdzielę, naucz się grzeczności. I'm not going. Fine. Dobra, pobiegnę poskarżyć się mamie. What did he want from me? What did he want? Obviously, he was asking you out on a date. A ty kolejnego sfrendzonowałaś dzisiaj. Ile to już, dwóch? Huh? Really? You really had no clue? Shh.
Jak, kurde, nie dość, że sfriendzonowany, to jeszcze nawet, kurde, ona nie wiedziała, o co biega. To jest dopiero najgorszy friendzone. But then again, that was way over the top. It was creepy how he called you Yuki all of a sudden. Yo, Yukiko-san. Turned down another lovelorn fool, huh? Man, you're cruel. You got me the same way last year. I don't recall doing that. Ona nawet nie wie, o co chodzi. Oh, you serious? So then you want to hang out sometime? I'd rather not. Trzech, kurde, do kolekcji! That'll teach me to get my hopes up. Anyways, you two better not pick on the transfer student too much. No, nie znęcajcie się nade mną, jestem delikatnym kwiatkiem. We're just curious is all. Ciekawskie, ciekawość to jest pierwszy stopień do piekła. I'm sorry for dragging you into this. Nie przepraszaj! Czego się gapicie? Let's go! Everybody is staring. Wypierdalać! Macie jakiś problem? Macie? Na gołe klaty, kurde! Pokażę wam, jak to jest, kurde, żyć w mieście. To jest survival, że ja pierdzielę. Ale nikt nie może przeoczyć ekranów ładowania. Ach, te tekstury krzaczorów. So you came here because of your parents' job? I thought it was something way more serious. Nie ma problemów z prawem i tak dalej. To w następnej części jest. There really is nothing here, huh? Ja tu widzę zieloną trawę. Well, that is what makes it nice, but there's nothing much we can show to people from outside. Oh, though there is something from Mount Yasagami. I think our dyed clothes or pottery or something is kind of famous. Oh, wait, there's the Amagi Inn. Yukiko's family runs it. It's the pride of Inaba. Huh? It's just an old inn. Oh, no way. It's been in all sort of magazines as a hidden treasure. Karczma, co? Zajazd. It's a great inn. It's been going for generations, and Yukiko here is going to take over someday. A być może. The inn actually attracts a lot of visitors to Inaba. It pretty much keeps this town going. I don't think that's entirely true. No, sam nie wiem. Jedyna atrakcja. You think Yukiko's cute, huh? Co? Jeszcze jak powiem, że mnie to mnie sfrendzonuje. Nie będzie mnie, kurde, do dzisiejszej kolekcji dodawać. Are you blushing? Nie, to jest taktyczny odwrót. Come on, don't start this again. She's really popular at school, but she's never had a boyfriend. Kind of weird, huh? Raczej nie. Come on, stop it. You shouldn't believe that, okay? It's not true that I'm popular or that I've never had a boyfriend. Tak, to rzeczywiście nieprawda, jak tyle ludu się na nas wcześniej gapiło. Wait, no. What I meant to say was I don't need a boyfriend. Okej, spoko. Jeez, Chiei. Właśnie, zamknij ryj. Sorry. But this is our chance to talk to somebody from the big city and you barely said a word. Hey, what's that? Trawa albo krowa. High schooler left school early, and as she came down this street... Wow! Who could imagine that hanging from an antenna? Co zwisało z anteny? I wanted to see it too. Jakie it? Oh, you got here too late. The police and fire department took it down just a moment ago. Jakie it? Well, I think it's terrifying. I can't believe a dead body showed up around here. Martwe ciało? Ciało jest martwe. Wait, what did she just say? A dead body? Jednak coś się dzieje w tym mieście. Pełno atrakcji. Hey, what are you doing here? A co miałem robić? Przychodzę.
Przechodziliśmy. I should have figured that had happened. No shit, Sherlock! Jesteś detektywem! That damn principal. We told him not to let them through here. You know this guy? Tak, to mój osobisty tyran. Detective Dojima, his guardian. Well, how should I say this? I hope you get along with him. But you three really ought to stop wandering around and head straight home. O nie. On też ma chorobę lokomocyjną, tak jak ja. Adachi, how long are you gonna act like a rookie? You want to be sent back to the central office? I'm sorry. Go wash your face. We're gonna go around and gather information. Gdzie tutaj można twarz umyć, w rzece? Też biegasz, jakbyś miał posrane w majtkach. Was this what that announcement was about? Na to wygląda. What do they mean? It was hanging from the antenna. To oznacza, że zwisało z anteny. Hey, Yukiko, why don't we go to Juness some other time? Good idea. All right then, we're taking off. Starting tomorrow, neighbor. Let's do our best. Okej. Tylko nie róbcie mi już więcej krzywdy. Waszymi pytaniami i dociekliwością. Poszły sobie. Zdecydowałeś się pójść prosto do domu. Nanako, czy to ciało to też twoja sprawka? Dad's not coming home again tonight. Czyja to wina? Kto kurde powiesił ciało na antenie? Our top story this evening concerns a bizarre case in a quiet suburb. Around noon today, a woman was found dead near the Samegawa River in Inaba. A no w sumie to jest rzeka, więc mógłby z łatwością umyć swoją twarz. Tamten detektyw. Strefa szkolna jest pokazywana w telewizji. Czy to może być ten incydent, o którym słyszałeś? The deceased has been identified as Miss Mayumi Yamano, a 27-year-old announcer at the local television station. Dobrze, że to nie jest Maya Amano, bo bym się wkurzył. Przy okazji, no, jak graliście w Personę 2, to możecie z łatwością zobaczyć pewną, tak jakby, pewne odniesienie. The initial results of the Inaba Police Department's investigation have revealed. Zgrajcie w Personę 2, to jest bardzo dobra gra. The Inaba Police Department, that's where Dad works. To chyba jedyny departament policji w całej tej dziurze, więc hej. Martwisz się o niego? O niego? It's his job, so things like this happen. Okej. Okay. Jesteś bardzo dorosła. The body was found hanging from a large television antenna i opanowana. Atop a local resident's roof. Idealne, idealne kurde rzeczy dla seryjnego mordercy. Nie kurde pieprzone psychopatyczne uśmiechy i go to sleepy. Niech to wypierdziela. Authorities are uncertain as to why the body was in such a state. With the cause of death also uncertain, police continue to investigate whether the death is an accident or a homicide. Ta, wypadek, kurde, wieszała, próbowała, kurde, poprawić antenę, żeby kuchenne rewolucje na TV nie odbierało tak jak trzeba. A thick fog common to the area has slowed their progress, and plans to fully canvass the area are delayed until tomorrow. Antena spuściła jej w pierdol. Wygląda na to, że dziennikarka? Nie, to nie jest dziennikarka. Announcer to ta, która gada. Announcer. Speaker! O! Tak, tak. Wygląda na to, że lokalny speaker lokalnej telewizji został znaleziony martwy
blisko Yasogami High School Krampus. Ten speaker Mayumi Yamano miała sprawę z lokalnym lokalnym sekretarzem jakiegoś tam, jakiejś tam szychy i to było w newsach wczoraj. They found her on the roof? That's scary. Bawiła się w Tarzana. W końcu to nie jest miasto, nie? Oh, it's Juness. At Juness, every day is customer appreciation day. Come see for yourself and get in touch with our products. Every day's great at your Juness. Ja pierdzielę, no Nako the killer. Zanim, kurde, swoją ofiarę zabije, to ostatnie przerażające rzeczy, jakie usłyszy, to... Every day is great at your Juness. Nanako, nie rób mi krzywdy, błagam. Nanako patrzy na ciebie i czegoś oczekuje. Ja nie śpiewam. Jesteś dobrą piosenkarką. Będziesz kiedyś tak sławna jak Doda Elektroda. I'm the best one in my class. Nanako śpiewa piosenkę cały czas. Wygląda na to, że zapomniała o tej strasznej historii. Może ona sama tworzy straszne historie. Nie zabiła mnie. Jest! Wciąż jestem prawdziwym chłopcem! Patrz, Nanako, patrz, co mogę zrobić. Czy mógłbym to zrobić, będąc kursorem? Na pewno nie. Widzisz? Kurde, nie patrz na telewizor, patrz na mnie. Widzisz, jakie dęsy? Umiesz tak się kręcić, jak ja? Kurde, Michael Jackson tak nie umie. Nazywam to taniec po papraniec. Kiedy tata przyjdzie do domu? Kurde! Ja tutaj robię jakieś fajne sprawy, a ty, ciebie tylko to obchodzi. Spadaj, rozczarowałaś mnie po raz ostatni, moja córko. Sejwny na twoich oczach nawet nie będziesz wiedziała, o co chodzi. Przy okazji, właśnie. Otworzyłeś lodówkę. Jest trochę smażonego ryżu. Zeżreć go? Oczywiście! Jestem głodny, kurde. Dwa dni nic nie jadłem. Nie ma żadnego smaku, dziwne. A, jeszcze nie mogę do menu wejść. Kurde, szkoda. Tak czy owak, no. Dobranoc, nie zabijaj mnie w śnie, Nanako, proszę cię. Go to sleep, son of a bitch. Już kurde godzinę nagrywam. O nie! Ja pierdzielę, koleś! Ogarnij się! Może powinieneś mu pomóc? Teraz dopiero, do trzech razy sztuka, nie? You saved me. Thanks. Wyglądasz bardzo przebojowo na tym rowerze, jak kurde rycerz na swoim rumaku. Tylko że rycerze się nie wypierniczają zwykle. Oh yeah, that's right. You're that transfer student. Wypowiedz moje imię. Wiem, że jest skomplikowane, ale... I'm Yosuke Hanamura. Nice to meet you. Josuke. Nic ci nie jest? Oh yeah, yeah. Bo w końcu dostać dwa razy w... po jajach i wpierdzielić się do kosza, to jednak niezły wyczyn. Josuke, wygląda na to, że Josuke jest... nic nie jest. No shit, było to w TV. No, nie wiem, zależy. Różne rzeczy różnie się dzieją. Nie wiem.
dangling a dead body over a roof like that? That's just messed up. Może chciała zakosplayować Jezusa. Then again, it's pretty messed up to kill someone in the first place. No. Oh crap, we're late. You want a ride? It's a little squeaky, but it should be fine. Pewnie. Deus Vult na pochybel posępnego czerepu. Kurde, nawet nie pokazali, jak jedziemy razem. To by było komiczne. Zamknąć ryje, idioci! Jesteście w liceum, czyż nie? Nie możecie zamknąć ryja podczas klas? Czy macie jakiś zdrowy rozsądek? Najpierw moja praca jest... Moją pracą jest tracenie czasu, nauczanie z takich dupków jak wy, filozofii. I skoro jestem taki miły... Rozpierdolę wasze złe zachowania, czy powinniście być zhonorowani! I będę, tam pierdolić to. Usłyszałeś kazania dzisiaj. Twoja wiedza wzrosła, nauczyłeś się bardzo dużo brzydkich słów. Będziesz teraz mógł zacząć kanał na YouTubie. After school. Nie, znów będziesz się nade mną znęcać? So, you getting used to this place? Jeszcze nie. Yeah, well, you just got here. There isn't much to do here compared to the big city. But there is that certain something you can't get anywhere else. Tak, te krowy są naprawdę fajne na pastwiskach. The air is clean, the food's great. You know about the local delicacy? Lokalne delikacji? It's grilled steak, man. Like that's anything special, huh? I know a place where you can get it cheap. Wanna come? You helped me out this morning, so it's on me. What about me, huh? No apologies? A ty nie przeprosiłaś za kurde kopniaka w jaja? My trial of the dragon. Kurde, ukryty smok i pierd. W łeb. Co ja powiedziałem? You always come around when I'm talking about food. A kto by nie przyszedł? How about it, Yukiko? Don't you think he should treat us too? I'll pass. I don't want to gain any more weight. I need to help out at the inn today anyway. Triple friend zone! I ja też w tym się znajduję. Wow, Yukiko-san, you started training to take over the business? It's not like that. I'm just helping out when it gets busy. Well, I should be on my way. Bye-bye. Oh well, we should get going too. No dobra. Jak Josuke stawia to... Do I seriously have to treat two people? Tak! Ja jestem biednym studentem, więc muszę skorzystać z każdej natrafionej chwili. Junes, to tutaj te wszystkie morderstwa na Nako biorą miejsce. Pewnie... Sprawdźcie, kurde, jakiś ten... Sklep sprawdźcie, tu będzie dużo ciał. To dopiero będzie powalone. This is the cheap place you were talking about? They don't have grilled steak here. Cicho, sieć! Yeah, well, once you hopped on the freeloader train, I had to change my plans. Still, that's no reason to take us to your place. On tu mieszka? Dude, this isn't my place or anything. Oh, right. I haven't told you yet, huh? No raczej nie, mimo tego, że totalnie wiem, o co tu chodzi. I moved here from another city about 6 months back. This location just opened up and my dad was assigned to manage it. So our entire family came out here. Czyli wy współpracujecie z Nanako. Ukrywacie ciała. Here. This is to welcome you to town. Thanks. Sadonaka, yours is on me too.
Yeah, I know. Toast z masłem.